Cześć! Są w życiu rzeczy bardziej i mniej irytujące. Jedną z bardziej irytujących rzeczy jest zapomnienie tytułu piosenki, która chodzi wam gdzieś po głowie, nawet potraficie ją zanucić, ale za nic nie możecie sobie przypomnieć, kto ją śpiewa i właśnie jaki ma tytuł. Na szczęście z pomocą przychodzi nam nowa funkcja w aplikacji Google, czyli znajdź piosenkę poprzez jej nucenie, gwizdanie i tak dalej. No więc co, pozostaje nam to sprawdzić, jak ta funkcja działa. Z góry też przepraszam za moje popisy wokalne. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Uczucie frustracji, gniewu, smutku i bólu towarzyszące próbom przypomnienia sobie tej jednej, jedynej piosenki, która gdzieś tam utkwiła nam w głowie, ale za nic w świecie nie możemy sobie przypomnieć, kto ją śpiewa lub jaki ma tytuł, to prawdziwe tortury. Jednak dzięki Google jest światełko w tunelu. Według Google'a przy wyszukiwaniu utworu możemy gwizdać, śpiewać i nucić. Fuck, man. Miejmy tylko nadzieję, że nie trzeba mieć zdolności wokalnych na poziomie Luciano Pavarottiego albo chociażby wokalisty zespołu Akcent. Okej, zacznijmy w takim razie popisy wokalne. Oczywiście najpierw otwieramy aplikację Google, następnie naciskamy mikrofon i teraz klikamy w lewym dolnym rogu przycisk Wyszukaj piosenkę. Możemy zaczynać. Zgodnie z opisem Google, tak jak wcześniej wspomniałem, wybieramy, czy chcemy nucić, gwizdać, czy śpiewać. Wybierzmy, co nam najlepiej wychodzi, żeby wyniki wyszukiwania były jak najtrafniejsze. W moim przypadku wychodzi mi najlepiej ani to, ani to. Szczerze, na rozgrzewkę po prostu zagwizdałem najpierw to, co mi przyszło do głowy. I okazało się, że trafiłem. Nie znam tego utworu, ale jeśli go przesłuchacie, to jest tam ten motyw, który właśnie wygwizdałem. Okej, teraz coś znanego, motyw z Titanica. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że będziecie musieli tego słuchać, ale inaczej nie sprawdzimy, jak to działa. Niesamowite, sfałszowałem na maksa ten utwór, a mimo to rozpozna moją kakofonię. Swoją drogą, jeśli mowa o kakofonii, jak jeszcze nie słyszeliście, to posłuchajcie tego utworu. Teraz uwaga, będę nucił. Na 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 na. No nieźle. Znowu trafione, zarówno tytuł piosenki, jak i wykonawca. Okej, teraz coś troszkę trudniejszego, choć też myślę, że dość znanego. Aż mnie uszy zabolały. Okej, nie jest to trafione idealnie, bo się spodziewałem raczej muzyki filmowej z Ojca Chrzestnego, na przykład Godfather Dem na YouTube, ale jeśli przesłuchacie ten utwór, to no, znowu jest trafione. Na koniec może coś polskiego? Uwaga, będę niestety śpiewał. Ładna to piosenka, lecz krótka. Niedługa, nie krótka. Super, kolejny raz trafione. Jak więc zdążyliście już zauważyć, funkcja nie jest jeszcze idealna, bo nie zawsze odnajduje za każdym razem wykonawcę, którego szukamy. Myślę, że przy mniej znanych utworach może być trudniej, ale pewnie zależy to też troszkę od naszych zdolności wokalnych. Tak więc pozostaje nam szlifować nasze zdolności wokalne, albo nie, znowu to samo.
Mam nadzieję, że wybaczycie mi gwałcenie waszych uszu w tym odcinku. Niestety jednak nie miałem Edyty Górniak pod ręką, która mogłaby sprawdzić tą aplikację. Także bardzo serdecznie zapraszam was do komentowania tego filmu. Czy podoba wam się w ogóle ta funkcja? Czy mieliście okazję już ją używać? Jeśli tak, to czy odnaleźliście już jakąś piosenkę dzięki tej funkcji? Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to serdecznie was do tego zachęcam. Klikajcie koniecznie dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam.